Dwa lata w więzieniu spędzi 20-letni Mateusz S. z Sejn, który w połowie stycznia w centrum Suwałk groził bronią nastolatce i próbował zaciągnąć ją do mieszkania. W złożonych zeznaniach twierdził, że nie pamięta, co zrobił, bo wcześniej pił alkohol. Dziś przed sądem rejonowym w Suwałkach mężczyzna wyraził skruchę, przeprosił za swój czyn i poinformował, że chce dobrowolnie poddać się karze pozbawienia wolności na 2 lata. Prokurator zgodził się na takie zakończenie postępowania. Występująca w roli oskarżyciela posiłkowego matka pokrzywdzonej zażądała jednak, aby Mateusz S. przeprosił, patrząc jej w oczy. Mężczyzna nie chciał odsłaniać twarzy w obecności mediów, dlatego decyzją sędziego dziennikarze opuścili salę. Wtedy mężczyzna miał złożyć przeprosiny matce pokrzywdzonej 14-latki, która występowała w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Po tym sędzia Dominik Czeszkiewicz ogłosił wyrok, w którym uznał Sejnianina winnym i skazał na 2 lata więzienia oraz podał krótkie uzasadnienie. Najważniejsze jest tutaj dobro małoletniej i to, że pokrzywdzona przedstawicielka ustawowa małoletniej przyjęła przeprosiny, a pan oskarżony szczerze przeprosił. Poprosiliśmy państwa o to, żeby państwo opuścili przed chwilą salę, dlatego że no, oskarżony krępował się zrobić to przy was, ale przeprosił, tak jak mówiłem, pokrzywdzona, przedstawicielka pokrzywdzonej przyjęła te przeprosiny. W ocenie sądu nie ma więc powodu, żeby kontynuować to postępowanie. Tak jak mówiłem, sąd, uznając, że wszystkie cele postępowania karnego zostały osiągnięte, wydał wyrok zgodnie z wnioskiem. Karolina Wasilewska, matka pokrzywdzonej, uznała, że przeprosiny były szczere. Przeprosił, my żeśmy zgodzili się na wyrok, także tyle mamy do powiedzenia w tej sprawie już, naprawdę. Wydawały się szczere. My żeśmy się zgodzili jako oskarżyciel posiłkowy na ten wyrok. Przypomnijmy, że sprawa obiła się szerokim echem w całym kraju. W styczniu, tuż po zatrzymaniu Mateusza S., wyszedł bowiem na wolność. W efekcie rzecznik dyscyplinarny zarzucił sędziemu Dominikowi Czeszkiewiczowi z Suwalskiego Sądu Rejonowego nieuzasadnioną zwłokę w wyznaczeniu terminu przesłuchania małoletniej dziewczynki. Sędzia nie zgadza się z tymi zarzutami. Decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Ponadto w związku ze sprawą odwołana została prokurator rejonowa w Suwałkach.